Znaczy, jego go nie było. O. Tak jest, tak, my tu nie ma. Dzień drogie dzieci. Jak zauważyliście, jak jechaliśmy tutaj, nie? Przez poligon, to jest płasko, czy tak faliście? W miarę. Płasko, czy faliście? Raczej płasko. A raczej płasko. No właśnie, raczej płasko. I czasami się tylko górka zdarzy, nie? Jakieś wzniesienie. Rzecz w tym, że myśmy jechali po takim jednym, wielkim, gigantycznym, płaskim stożku napływowym. Tak po polsku powiem teraz. Jak 300 tysięcy z grubsza lat temu, a nawet trochę mniej, nawet 200, 180 tysięcy lat temu, jak stacjonował tutaj lądolód, kojarzycie co to? Tak mniej więcej na granicy, gdzieś od Stoczka Łukowskiego po Biardę Siedlce, o tak o, tutaj była jego granica. On się topił i wypływała z niego gigantyczna ilość wody. I wypłukiwał również z siebie piasek i żwir. I ten piasek i żwir przed swoim czołem zostawił. W postaci właśnie takich wielkich, płaskich stożków napływowych. On tak fachowo to się nazywają sandry. I my po takim jednym wielkim sandrze, można powiedzieć, jechaliśmy. Więc stąd ta płaska rzeźba terenu. W podłożu znajdują się żwiry i piaski głównie. Rzadko kiedy tutaj gliny, ale przede wszystkim żwiry i piaski. I dlatego na tych żwirach i piaskach utworzyły się gleby bielicowe, rdzawe, no, gdzie niegdzie płowe, ale przede wszystkim bielicowe, rdzawe. I dlatego rosną tutaj takie, a nie inne rośliny. Przede wszystkim, nawet jak się spojrzy tutaj na ten las gospodarczy, to jest jakiś świerk, jakaś sosna tylko i wyłącznie, prawda? Takie rośliny, które na glebach bielicowych sobie dobrze poradzą. One są takie, powiedzmy, kwaśnolubne, na ubogich glebach piaszczystych dadzą radę. A skąd te drobne wzniesienie? Ja mówiłem w samochodzie, jak jechaliśmy przynajmniej, że to są wydmy, takie niewielkie górki czasem. Nie jest płasko, a nagle się zdarza gdzieś taka góreczka. To jest wydma. Jak kończyła się ostatnia epoka lodowcowa, kojarzycie z filmu epoka lodowcowa, nie? No to właśnie ten okres. Jak się kończyła ta epoka lodowcowa, to lądolód stał na Mazurach. Ale tutaj, na południe od tego lądolodu, było zimno, chłodno i sucho. Bardzo sucho. To była pustynia po prostu. Tutaj nie było żadnych roślin, był tylko ten piasek i ten żwir, który wcześniejszy lądolód przyniósł. A że wiało bardzo mocno i było bardzo sucho, to wiatr po prostu ten piasek zaczął przewiewać. Z jednych miejsc wywiewać, czyli ten piasek ulegał deflacji, a w drugich miejscach był akumulowany. I tutaj tworzyły się wydmy. I tutaj na obszarze, powiedzmy sobie, tych lasów łukowskich jest bardzo dużo wydm. Taki największy, najpiękniej rozwinięty kompleks wydm znajduje się koło Gręzówki. Tutaj, jak przyjeżdżaliśmy, też troszeczkę tych wydemek jest. One nie są może aż tak bardzo okazałe, ale jest ich całkiem sporo. Są to wydmy paraboliczne, to znaczy mają kształt paraboli. O mniej więcej taki, nie? Ich ramiona są zwrócone w kierunku przeciwnym do kierunku wiania wiatru. Wiało z zachodu. I ramiona są na zachód, w kierunku zachodu zwrócone. I one... I już może dokończę. Jak zrobiło się troszeczkę cieplej, na tyle ciepło, że pojawiła się roślinność, to zostały porośnięte te wydmy lasem. Między innymi takim świerkowo-sosnowo jakimś tam, nie mieszanym. I one do dzisiaj tutaj przetrwały w tym krajobrazie. Gdyby wyciąć dzisiaj las, a to jest las gospodarczy, więc się go wycina, ale gdyby wyciąć dzisiaj las, pozbawić jeszcze dodatkowo okrywy tej ściółki chociażby po wyciętym lesie, to przy sprzyjających warunkach te wydmy nadal mogłyby być przewiewane i mogłyby wędrować. To są typowe śródlądowe wydmy paraboliczne, które mogą wędrować. Jak kiedyś robiłem tutaj badania z kolegą, jeszcze w czasie studiów geograficznych, to zmierzyliśmy, jaką średnicę, średnio, mają ziarenka piasku w takiej wydmie. Okazuje się, że to jest około, plus minus, bo są różne, 0,5 mm średnio. A takie ziarenka piasku wiatr jest w stanie wywiać przy prędkości 4 metry na sekundę. 4 metry to jest no mniej więcej tak, jak wiało wczoraj, w Łukowie przynajmniej, 4 metry około. Czyli to nie jest wielki jakiś wiatr, nie? Czyli wystarczyłoby wyciąć
wyciąć las, pozbawić ściółki, to może się zdarzyć na skutek pożaru też. I już te procesy eoliczne, tak to się fachowo nazywa, czyli związane z działalnością wiatru, już one się mogą zacząć. O, i to tyle. Tylko, chyba że są